No więc wyruszyłem tą przyczepę. Najbliższa do obejrzenia jest we Wrocławiu, taka, która mnie interesuje. I za około 3 godziny tam będę. I zaczniemy szukać. Jest jeszcze kilka w tamtej okolicy, w promieniu tam 100 km, więc będę miał kilka dzisiaj do obejrzenia. I może jakąś dzisiaj kupię. Bardzo bym chciał. Feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Do celu zostało mi 15 km i będę oglądał pierwszą przyczepę. Nie wiem, czy mi pozwoli gościu nagrywać. Na pewno zrobię parę zdjęć, może nakręcę film z zewnątrz, jak to wygląda. No i jeżeli będzie ok, no to zobaczymy. Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Staram się być sceptycznie nastawiony do każdej, żeby się nie wpakować na minę. No i dojechaliśmy i stoi przyczepka. Teraz pójdę oglądać. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere. Patient waiting a new air. Feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. Obejrzeliśmy tą przyczepę, nie zdecydowałem się na nią, jedziemy oglądać dalej. No i jesteśmy w czwartym miejscu. Dwóch poprzednich nie nagrywałem, bo nie było co nawet tego pokazywać, oglądać. Po prostu przejechałem, zobaczyłem i pojechałem dalej. I jestem w czwartym miejscu. I to jest przyczepa, którą kupię. Koło jest ciepłe. Trzyma hamulec. Muszę rozebrać, sprawdzić, ewentualnie rozłączyć całkiem hamulce na czas dojazdu do domu. Pierwsza noc w przyczepie. Synek śpi. Pierwsza noc bez mamy. Jestem na parkingu w Polkowicach. Pod byłym Tesco. Tesco jest zamknięte. Parking jest oświetlony. Samochody stoją. Można spokojnie sobie tu kampować. I tu chyba widzę, że też jakiś albo bus, albo kamper też stoi. Dzięki za oglądanie. To by było tyle z Miku z zakupu przyczepy. Od następnego filmu to już będzie renowacja, przeróbki i wszystko, co najlepsze w tego typu rzeczach. Dzięki, do następnego.